Cześć kochani, z racji, że mamy już wybrane nasiona, te nasiona do nas dojechały, albo jesteśmy w trakcie zakupów tych nasion, które będziemy wysiewać na nasze rozsadniki, żeby w okolicach kwietnia, maja móc wysadzać już te rośliny na miejsca stałe, wypadałoby wybrać teraz odpowiednią ziemię do tego, aby nasze rozsady zacząć produkować. Przyniosłam trzy worki ziemi. Jeden jest taki mocno sfatygowany, jak widzicie. To jest ziemia uniwersalna. Ja zakupiłam póki co trzy rodzaje ziemi. Na czwartą ziemię, ale to jest ziemia uniwersalna z firmy Wokas. Nadal czekam, aż przyjedzie ona z jednego z marketów budowlanych, gdzie sobie ją zamówiłam z dostawą do domu. Natomiast powiem wam, dlaczego wybrałam takie ziemie, czym one się różnią, a może są takie same. Jak ja będę je użytkować i w której co będę sadziła, oraz pokażę wam jeszcze alternatywne metody do produkcji rozsady. Jeżeli nie chcecie na parapetach mieć poustawianych setek doniczek z ziemią, ja już później nawet posiłkuję się regałami budowlanymi, na których robię właśnie rozsadniki. Obijam sobie te właśnie regały folią aluminiową grubą, umieszczam lampy doświetlające dzięki folii aluminiowej i grubej warstwie folii, zwykłej przezroczystej albo bąbelkowej. Dodatkowo utrzymuję wyższą temperaturę na rozsadnikach, a przez to, że światła tego dziennego mamy stosunkowo niewiele w okresie zimy i początku wiosny, muszę doświetlać te rośliny z racji na ilość rozsady, którą ja produkuję. Tak jak wam mówiłam, tą ziemię akurat zakupiłam sobie niedaleko Bielska Białej, znalazłam na Eliksie ogłoszenie i przy zakupie minimum 10 worków cena tej ziemi za 65 litrów, tu dokładnie nie widać, ale tego jest 65 litrów, już trochę zjedziemy w dół, zapłaciłam 12 zł za worek, tych worków wziąłam sobie 20 na próbę. Ja je później docelowo zrzucę na ziemię, pootwieramy sobie tę ziemię, nasypię na moją tacę do rozsad, na której zawsze sobie tam sadzę, pikuję i tak dalej. Zobaczymy, jak strukturalnie te ziemie się różnią. Jeżeli zaopatrzycie się w ziemię uniwersalną, bo nie jest jakimś totalnym wymogiem zakup takiej specjalistycznej ziemi do siewu i pikowania, chociaż to jest jedna z tańszych ziemi. Ona w chwili obecnej kosztuje 10,99 w Castoramie, no ale mamy tego niespełna 20 litrów. Przy takiej ilości rozsady, jak ja produkuję, to ja tych worków potrzebowałabym w granicach 80-100. Bo później ja dodatkowo tą ziemię po rozsadzie wysypuję jeszcze na rabaty i w ten sposób je też uzupełniam. W zeszłym roku wtopiłam, kupiłam ziemię w Kauflandzie uniwersalną i przyznam wam, że ona była tak sypka, dosłownie wyglądała jak proch, jakbyście popiół z pieca wyciągnęli. Beznadziejna, bardzo źle absorbowała wodę, ja musiałam ją namaczać, ugniatać i naprawdę ziemia była totalnie fatalna, przesuszona, nawet z zalążkami pleśni, więc niestety ta ziemia. Ale posłużyła nam do uzupełniania jakichś nierówności na ogrodzie. Jeżeli chodzi o tą ziemię, ona jest z firmy Czarnulka. Jest to ziemia uniwersalna i ta ziemia posiada 5,5 do 6,5 pH, czyli ma takie pH, które możemy zastosować sobie do wszystkich rodzajów roślin, czyli do kwiatów, do warzyw, do uzupełniania rabat. Oczywiście nie do roślin kwaśnolubnych. Jeżeli mamy rośliny kwaśnolubne, typu na przykład borówka amerykańska, wówczas musimy wziąć pod uwagę to, że ta roślina ma całkowicie inne wymagania glebowe i wtedy sobie kupujemy ziemie torfowe kwaśne. Natomiast taka ziemia uniwersalna jest dodatkowo wzbogacona o nawóz, który od 4 do 6 tygodni zapewnia optymalne warunki w celach jakby pokarmowych dla naszych roślin. Musimy bardzo uważać z nawozami, bo jak wiecie, sieweczki młode, takie, które nam dopiero kiełkują nasionka, są bardzo wrażliwe i zbyt duża ilość nawozu może spowodować spalenie tych siewek. Również, jeżeli ziemia jest słabo przepuszczalna, może to spowodować, że ta wilgoć będzie bardzo długo w tej ziemi siedziała, a co z tym się wiąże? Nasze siewki również niestety popadają, zrobią się takie wiotkie i po prostu będą do wyrzucenia. Dodatkowo producent napisał, że ta ziemia posiada w składzie torf wysoki, torf niski, ziemię kompostową, perlit, piasek, dolomit i nawóz NPK. Według tego, co jest napisane na worku przez producenta, wygląda na to, że tą ziemię możemy stosować również do wysiewu na przykład bardzo drobnych nasion, bo jeśli ona posiada wystarczającą ilość piasku i perlitu,
co zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda faktycznie w praktyce, bo napisać, jak wiecie, można wszystko, chociaż większość tych ziem, ona jest atestowana przez Instytuty Rolnictwa, które badają, czy faktycznie ten skład ziemi, który deklaruje nam producent, zgadza się z tym, co znajduje się wewnątrz worka. Więc tą ziemię sobie zrzucamy już na podłogę. Jedna ziemia wyleciała, postawię sobie ją w taki sposób, aby było mi ją poręcznie otwierać. Drugi rodzaj ziemi, który zakupiłam, w zeszłym roku jej nie widziałam, to jest ziemia zakupiona w Castoramie i pisze, że to jest worek do uprawy warzyw, ziół do zastosowania na balkonach i w szklarniach. Również mamy w tej ziemi, teraz Wam przesunę, żebyście lepiej widzieli, nawozu na 6 tygodni, pojemność 27 litrów. Cena takiej ziemi 15,99, więc wcale nie jest tania. Natomiast wydaje mi się, że ona powinna być fantastyczna, jeżeli chodzi o strukturę. Worki są dość mocno zgrzane, więc ciężko jest mi oszacować, co jest w środku. Natomiast producent podpowiada nam, że możemy w tym worku również hodować rośliny. Widziałam nieraz na innych właśnie grupach, forach, bo raczej na filmach na YouTubie nie widziałam tego, że niektóre osoby rozcinają te worki wzdłuż i po prostu robią trzy miejsca takie w odpowiedniej odległości, w zależności od rośliny, którą planujemy. O, i tutaj nawet mamy napisane, producent nam coś takiego proponuje. Sałata, zioła, 3 sztuki. No, mi by było, szczerze mówiąc, szkoda wydać 15 zł na ziemię, żeby sobie do niej 3 sałaty wsadzić, bo koszt jest worka większy niż 3 sałat. Pomidory, papryka, bakłażan, ogórek tylko 2, więc już w ogóle tragedia, truskawka 4. Fajna może alternatywa dla kogoś, kto ma balkon i nie jest w stanie posiadać ogrodu albo ogródka działkowego, więc gdzieś to jest fajna alternatywa. Natomiast wydaje mi się, że tańszym kosztem będzie kupienie doniczki, nawet takiej zwykłej balkonowej, w której ja kiedyś jeszcze mieszkając w bloku sadziłam truskawki i również mi 3 truskawki do takiej długiej donicy, mniej więcej długości tego worka, weszły. Bez problemu pomidory ja sadziłam w doniczkach i wychodzi to na pewno taniej, natomiast no, pod 2 pomidory to mamy koszt 15-16 zł za worek, do tego jeszcze sadzonka pomidora, bo nie każdy sobie te pomidory hoduje i wydaje mi się, że po prostu troszkę cena nie jest adekwatna do tego, co po prostu producent nam oferuje, więc ja tą ziemię wykorzystam jakby standardowo. To są podłoża również beztorfowe, ale to jest olbrzymi dla mnie plusem, wytworzone są z surowców naturalnych. Jeżeli chodzi o pH, tu mamy 5,5 do 7, więc tu o pół to pH jest wyższe, ten drugi wskaźnik. Mamy podane i zasolenia, i objętość, i masę netto, okres przydatności, czyli takie powiedzmy ważne rzeczy, ale najważniejszą rzeczą nie jest okres produkcji, ani okres przydatności, tylko to, w jaki sposób ta ziemia była przechowywana. Jeżeli ona leżałaby na zewnątrz i sypał po niej śnieg, lał deszcz, bardzo duże prawdopodobieństwo jest tego, że niestety, ale kupimy ziemię, która będzie zagrzybiona, będzie posiadała różne patogeny, będzie posiadała różne znamiona jakichś nawet owadów albo roztoczy, które będą się w niej rozwijały, co też będzie niepoprawnie wpływało na rozwój naszych roślin. Natomiast tak, jeżeli chodzi o skład tej ziemi, to mamy tu korę, włókno drewniane, kokosowe, kompost. Mamy dawkę startową nawozu organicznego NPK, nie mamy perlitu, nie mamy piasku, a de facto cena tego worka ziemi jest droższa niż tego 65-litrowego worka. Bo tak jak Wam mówiłam, albo 14,99, albo 15,99, tamten worek 65 litrów, tylko 12 zł. No ale zobaczymy, co jest wewnątrz. Kolejny worek ucieka z naszego stolika i będziemy sobie patrzeć na trzecią ziemię. To jest ziemia, którą ja stosunkowo najbardziej lubię. Kiedyś z głupoty trafiłam ją w Biedronce, teraz z racji, że jeszcze niestety w marketach ogrodniczych bardzo kiepsko, jeżeli chodzi o ziemię do siewu i pikowania, albo jest ona tylko w małych 10-litrowych woreczkach, co mnie w ogóle nie urządza, bo jak wiecie, tych siewów z miesiąca na miesiąc, a nawet z tygodnia na tydzień jest coraz więcej. Więc zależy nam na tym, żeby jak najwięcej tej ziemi zdobyć w fajnej cenie, bo jednak to jest koszt, który się nam w żaden sposób no nie zwróci. Bo jest to ziemia, którą wysypiecie, a za chwilę po prostu te rabaty u mnie są znowu puste. Ja i tak muszę je uzupełniać, więc planuję sobie zamówić. I to też polecam Wam serdecznie, zorientować się u siebie, jeżeli chodzi o
miejsca składowania odpadów, czyli tak zwane przoki. One często produkują na ciepło kompost, który ja 2 lata temu rozplantowywałam w swoim ogrodzie. W tym roku planuję między 6 a 8 ton zamówić. Cena jest bardzo fajna, bo przy zamówieniu na przykład ziemi u nas taki kompost kosztuje 10 zł za tonę brutto. Natomiast jeżeli chodzi o zamówienie ziemi najtańszej u nas, która byłaby zdatna do użytku i do sadzenia roślin, to jest od 50 zł w górę. Ja z tej firmy kupowałam już nieraz ziemię, byłam z niej bardzo zadowolona. No jest ona niestety malutka, no bo to jest 20 litrów. Patrzyłam też na Allegro na sklepach wysyłkowych, ale niestety gdzieś tam zaporowa była przesyłka. Większość gdzieś jest w okolicach Poznania, w okolicach Lublina albo w centralnej Polsce i mniej więcej za przesyłkę takiej ilości ziemi, jak ja bym potrzebowała, musiałabym zapłacić w granicach 500 zł. No, co dla mnie jest olbrzymim kosztem. Tu mamy w ogóle pH całkowicie inne, bo jak widzicie, jest ono między 5,8 a 6,8, stężenie soli. Jeżeli chodzi o ziemię z tej firmy, produkowane są przeróżne ziemie. Macie na przykład ekologiczne nawozy, jakieś surówki, owoce, pomidorów, więc ta ziemia jest w różnych gramaturach produkowana i dodatkowo jeszcze ta firma produkuje nawozy. Nawozów nie próbowałam, więc nie będę polecała ziemię, mogę polecić z czystym sumieniem. Co zauważyłam, że nieszczególnie jest tu opisany skład tej ziemi, czyli co dokładnie w środku się znajduje. Natomiast mamy na pewno gwarancję tego, że znajduje się torf i tylko jest napisane to, że gwarantują nam doskonałą przepuszczalność wody i składników odżywczych. Czy tak faktycznie jest? Ja sprawdzam, byłam naprawdę zadowolona z tej ziemi, nigdy nie miałam problemu ze zgorzelą siewek, nigdy nie miałam problemów z kiełkowaniem, chyba że wynikały one z tego, że po prostu no ja coś zmaściłam, typu przelałam na przykład te rośliny i one no ze względu na to, że pływały w wodzie, a nie hodowałam ryżu, spowodowało to to, że roślinki obumarły. Oczywiście nasze wysiewy są w doniczkach w większości. I co, do czego my siejemy? Do zwykłych doniczek, to są doniczki P7. Nam taka doniczka w zupełności wystarczy. Do tego daję sobie około na przykład 6 nasionek papryki. To są akurat ten miękki rodzaj doniczek. Z racji, że jak komuś daję rozsadę, nie domagam się tego, żeby ktoś mi oddawał doniczki, więc po prostu kupuję tą tańszą wersję. Z jednej strony posiadają one taką gładką, takie gładkie miejsce, w którym będziemy sobie nazwy naszych roślin, które wysialiśmy, wypisywać. Ja to wypisuję zazwyczaj zwykłym markerem olejowym białym. Fantastycznie to widać, a w razie gdybyście chcieli ponownie użyć tej doniczki, zasiać do niej coś innego, bierzecie po prostu zwykły rozpuszczalnik nitro i bez problemu jakąś wilgotną szmatką bawełnianą możecie sobie to zmyć. Kolejną fajną metodą, którą wiecie, że ja co roku stosuję, będę musiała pomyć oczywiście te wszystkie pojemniczki, bo jak widać one już były używane, mamy tu dziurki nacięte, nie muszą być one profesjonalnie powypalane. To są pojemniki po owocach, po mięsie, po kiwi, po brzoskwiniach. Ja sobie je dokładnie muszę wyszorować, bo ten akurat był używany i do takich pojemników wyższych wysiewam rośliny, które będą miały głębszy system korzeniowy. Natomiast do pojemników takich niższych, bo również takie posiadam, wysiewam na przykład rośliny, które mają bardzo niski system korzeniowy. Czyli na przykład może to być petunia i może to być na przykład surfinia. One nie posiadają jakiegoś wielkiego systemu korzeniowego początkowo. Później, kiedy będę je pikowała, będą one lądowały po prostu w indywidualnych doniczkach P6, P7. Nowością, którą zorganizowałam sobie, jedna mata już dojechała, jak widzicie, to jest mata, która ma na sobie kosteczki z wełny mineralnej. Jest to taka zwykła multipaletka, można zauważyć, że ona nie jest jakaś wysoka, to jest 2,5 na 2,5 cm, to jest średnica tej kostki z góry, natomiast jeżeli chodzi o głębokość, to jest 3 cm. Na takiej właśnie tacce z wełnami mineralnymi. Pierwsze taką tackę musimy namoczyć. Z tego, co producent nam sugerował, powinniśmy rozrobić wodę z cytryną, uzyskać pH między 5,5 i 6,5, z racji, że one posiadają wyższe pH, co może być niekorzystne dla wszystkich rodzajów roślin. W zależności, jaką roślinę wysiewacie, one mają różne wymagania. Nie musimy oczywiście schizować i kombinować, że musimy mieć co roślinę to inne pH. Ja się staram trzymać tego pH między faktycznie 5,5 i 6,5, no do 7 ewentualnie.
I jak zauważyliście, taka kosteczka posiada w sobie dziurkę. Najpierw tą wełnę będziemy namaczać około godziny. Po namoczeniu przez około godzinę w tych miejscach umieszczamy jedno nasionko. Na takiej tacce znajduje się 150 miejsc, więc wydaje mi się to fantastyczna alternatywa na przykład do produkcji selera. Z racji tego, że seler będzie bardzo ładnie się w takich kosteczkach rozwijał, ale nie byłabym sobą, gdybym nie postanowiła wysiać do tego również paru sztuk papryki. Wysieję taką paprykę standardową, ponieważ te nasiona, które we wczorajszym filmiku były podlinkowane, zależałoby mi na tym, żeby ich nie zmarnować. Zamawiałam nasiona ostrych papryk od jednego z panów z Allegro i właśnie na Allegro znalazłam też pierwszy raz tą matę. Ona kosztowała 45 zł, jeżeli mamy opcję Smart, to jest ta przesyłka gratis. Natomiast na Temu znalazłam takie same dokładnie waty, takie same tacki z wełną mineralną, zapłaciłam 82 zł za 500. Więc przyjadą mi multipaletki razem z takimi kosteczkami. Tych multipaletek będzie 5 i na każdej będzie 100 miejsc do sadzenia. Jeżeli zasadzimy sobie na takiej wełnie mineralnej, ona jak widzicie póki co się rozpada, natomiast jeżeli dostanie ona wody, będzie zachowywała się całkowicie inaczej, wykiełkuje nam roślina, kiedy będziemy widzieć, że nasz system korzeniowy, a najlepiej można to zobaczyć odwracając sobie tą tacę po prostu do góry nogami i patrząc sobie na otwory, które się znajdują na jej dnie, zaczynają powoli przebijać się, nasze roślinki zaczynają mieć już ciasno, wyciągamy sobie taką jedną wełnę mineralną, nic z nią więcej nie robimy, tylko przygotowujemy sobie doniczkę z ziemią, opisujemy sobie, co w tym miejscu będzie się znajdowało i taką wełnę po prostu umieszczamy. Roślina zaczyna rozwijać się dalej, przechodzi nam przez tą wełnę mineralną i zaczyna ukorzeniać się w ziemi, która będzie otulała nam te kosteczki. Więc wydaje mi się, fajna alternatywa. Trzecią alternatywą będzie oczywiście sianie do butelek. Jeżeli posiadacie balkon i mieszkacie w bloku, to nie dyskwalifikuje Was to od tego, żeby zacząć sobie na przykład hodować rozsadę części roślin, które będziemy dzielić na winter sowing, czyli wysiewy zimowe, i na summer sowing, czyli bardziej takie letnie. Część będzie robiona w okresie właśnie lutego, a część będziemy robić marzec, kwiecień, więc takie buteleczki będą wędrowały bezpośrednio na zewnątrz i one tam po prostu będą sobie zgodnie z warunkami, które będą panowały na zewnątrz, rozwijały się prawidłowo. Oczywiście do tej wełny mineralnej chciałabym jeszcze wysiać parę pelargonii. Kilka nasionek mnie nie zbawi, a tych nasion mam naprawdę sporo. Przygotowałam sobie już też nasiona, które zbieram, werbeny patagońskie. Jak widzicie, mam tego ogrom, muszę je dokładnie przesiać, pozbyć się tych większości fafli, więc ja sobie to będę przesiewać. Jeżeli chodzi o tę ziemię, to zaczynamy otwierać worek. Zabieram wobec tego matę i lecimy z tematem dalej. Przygotowałam sobie moją tacę, na której ja zawsze robię rozsady. Jak widzicie, nawet jakieś tutaj resztki są, ale to nie szkodzi, bo ja tylko pokazowo będę chciała dla Was przybliżyć jakby to, jak wyglądają te ziemie, które zakupiłam. Więc jeżeli będziecie planowali już jakieś typowe robienie rozsad, sianie, pikowanie, pozbądźcie się wszystkich resztek. Najlepiej weźcie mydło potasowe, chociaż ja przyznam, że myję też szarym mydłem wszystkie doniczki, wszystkie multipaletki, rozsady i tak dalej, z racji tego, że nie wiemy, czy po prostu w tej ziemi nie zalegają jakieś substancje, zalążki pleśni z zeszłego sezonu. Jednocześnie możemy przenosić właśnie różnego rodzaju zarazy. Jak wiecie, będzie za niedługo ekspansja ziemiurek, jak więcej się pojawi tylko roślin na naszych parapetach, więc wydaje mi się, że warto po prostu zadbać o higienę naszej pracy, a dokładnie higienę tego, co siejemy i jak te rośliny będą się później rozwijały, bo niby nie jest jakieś to mega znaczące i mi wydaje się jednak, że to daje bardzo duże możliwości rozwoju chorób, więc ja wolę dmuchać na zimne i nie mieć problemu. Zaczynamy od tej ziemi 65-litrowej. Co widzę, jest ona przepięknego koloru. Jest ciemna. Przede wszystkim, co ja zawsze sprawdzam, wilgotność ziemi, czyli zgniatam sobie taką kuleczkę i dotykając, sprawdzam, czy ona swobodnie rozbija się na drobne. Co mnie bardziej niepokoi, to te resztki kompostu, które będę starała się przesiać. W jaki sposób przesiewam ziemię?
Chyba jeden z najbanalniejszych sposobów, czyli przez sitko. Zakupiłam sobie sito wędkarskie, które akurat używam sobie jeżdżąc na ryby. I przez to sito poczekam, aż troszkę ta ziemia podeschnie. Będę je przesiewała tą ziemię, eliminując jednocześnie te wszystkie resztki kompostu, włókien kokosowych, które mogłyby w jakiś sposób zagłuszyć albo zahamować rozwój roślin. Nie ma chyba nic gorszego niż zasianie drobnych nasionek, które później na pewno będą miały utrudniony start, jeżeli będą dopchane one jakimś kawałkiem kory, jakimś kawałkiem kompostu i nie będą w stanie prawidłowo się rozwijać. Ważnym również aspektem jest to, żeby dosypać do tej ziemi perlitu. Oczywiście nie wszystkie rośliny potrzebują. Ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli nasiono jest bardzo drobne, to takie nasiono powinno być w ziemi, która jest bardzo rozpulchniona. Czyli piasek, a najlepiej perlit. Perlit jest stosunkowo niedrogi, a naprawdę bardzo wydajny i powoduje, że ta ziemia po pierwsze ma lepszą przepuszczalność powietrza, po drugie lepszą przepuszczalność wody, dodatkowo woda zawiązuje się w tych cząstkach perlitu, które utrzymują tą wilgotność na stałym poziomie i powoduje, że ta ziemia jest po prostu nie taka ciężka, nie dobije naszych nasion do dna. A siejąc taką petunię, pewnie jak wiecie i widzieliście wczoraj na filmie, te nasiona są tak drobniusieńkie, że one po prostu w tej ziemi by zginęły i zostały zaduszone. Więc pierwszą ziemię mamy za sobą. Jest to ta ziemia 65-litrowa. Wydaje mi się, że jest bardzo przyzwoita. Której ziemi nie wykorzystam, po prostu będę sobie tą ziemię ogarniała pod kątem uzupełniania rabat, bo kiedy na rabatę trafi już całkowicie tak jakby dojrzała, dorosła roślinka, wówczas też będziemy mogli na pewno sobie tą ziemią to pouzupełniać, bo ona da sobie radę. To jest ta ziemia do siewu i pikowania. Jak widzicie, w takiej ziemi również znajdują się jakieś resztki włókien, których staramy się pozbyć z tej ziemi przed pierwszymi wysiewami. Widać, że ma całkowicie inną strukturę, taką bardziej próchniczą. Jednak tych większych kawałków znajduje się w niej stosunkowo więcej niż w tej ziemi poprzedniej. Widać, że różni się kolorem. Zapach dokładnie ten sam, natomiast na pewno też ta ziemia będzie przesiewana. Ona jest ewidentnie bardziej pulchna. Nie jest ona taka zbita, nawet nie zbija się ona w takie bryłki. Co może być też, dlaczego taka różnica występuje? Ta ziemia była przechowywana w hangarze, który nie był ocieplany. Ta natomiast stała w środku hipermarketu, w którym było ciepło, a worki były suche. Więc też gdzieś to wpływa na rodzaj tego, jaka ta ziemia do Was przyjedzie. Więc zwracajcie uwagę właśnie bardzo, bardzo, bardzo na warunki przechowywania tych ziem. Jeżeli chodzi o trzecią ziemię, już ją otwieram i powiem Wam uczciwie, że jest ona zbita, ale jest bardzo sypka. Muszę ostrożnie przenieść. Jeszcze inny kolor. Jak widać, ta ziemia posiada najwięcej jakichś takich drobiazgów, jakichś nieprzekompostowanych kawałków, jakichś kawałków kory, jakichś ścinków z gałązek, z traw. Z tego, z czego po prostu ona została wyprodukowana. Jeżeli chodzi o ziemię kompostową, którą zamawiałam z Pszoku, to ona przyjechała po pierwsze ciepła, a po drugie znajdowały się w niej na przykład kawałeczki folii, które też musiałam eliminować, bo kompost jest zrobiony po prostu ze wszystkich naszych odpadów bio, które dostarczamy do firmy komunalnej. Jak widać, każda z tych ziem różni się kolorem. Stosunkowo ja oczywiście jestem fanem tej ziemi typowo do siewu i pikowania, bo tu jestem 100% pewna, że to jest taka ziemia, w której mi się rośliny prawidłowo rozwijały, pod warunkiem właśnie dobrego przechowywania. Ta ziemia wydaje mi się byłaby najlepsza, jeżeli chodzi o jakieś takie większe nasiona, bo większe nasiona sobie dadzą radę, typu groszek pachnący, groch, fasola, kukurydza, więc na pewno ją też użyję. Ta ziemia wydaje mi się stosunkowo najcięższa, najbardziej zbita, więc na pewno będzie trzeba ją rozpulchnić. Ja postaram się do wszystkich trzech ziem coś wysiać i będę Wam na bieżąco zdawała relację, która ziemia najlepiej się sprawuje, jak ją podrasowałam, co do niej dosypałam i co zrobiłam, żeby te rośliny prawidłowo rosły. Jeżeli będą występowały problemy, oczywiście też Wam o nich powiem, bo zależy mi na tym, żeby każdy z Was był zadowolony z plonów, które będzie hodował w tym sezonie.
Napiszcie w komentarzu, jakie ziemie wy używacie, czy macie swoje jakieś ulubione, czy używacie po prostu zwykłą ziemię uniwersalną, taką jak ta, która również się nadaje jak najbardziej do siania, tylko oczywiście musimy ją odpowiednio przesiać i spowodować, że ona będzie po prostu bardziej drobna, jeśli chodzi o strukturę i bardziej napowietrzona. Tyle dzisiaj, kochani. Ja biorę się powoli za wysiewy. Oczywiście będę kręciła dla Was filmik, co siejemy, dlaczego siejemy i jak siejemy. Podam Wam jakieś takie swoje sposoby, które sprawdziły się poprzednimi laty i mam nadzieję, że ten sezon będzie równie wspaniały jak poprzedni, ale nie będzie tyle wiatrów halnych jak w zeszłym sezonie i że mój tunel nowy nie polegnie jak pozostałe. Także ja całuję Was gorąco, życzę Wam cudownego, fantastycznego sezonu i pięknych, pięknych, zdrowych sadzonek. Całusy, pa, pa!